Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku, w którym zmierzymy się z faktami i mitami na temat reklamy internetowej. Tu mierzymy się z faktem, że model rozliczenia pod tytułem CPC, koszt za kliknięcie, jest najlepszym modelem rozliczeniowym dla kampanii reklamowych w internecie. Jest to bardzo dobry model rozliczeniowy, ale nie jedyny i na pewno nie najlepszy, bo zawsze możesz rozliczać się nie tyle za kliknięcie, ale możesz rozliczać się z wydawcą czy z dostawcą reklam za procent od sprzedaży, za zapisanie się na jakiś formularz, za wzięcie udziału w grze, więc tych modeli jest znacznie więcej, ale przede wszystkim pamiętaj o tym, że nie opiera się zawsze w tym, żeby kupować kliknięcie, bo wtedy wydawca może Ci sprzedać masę kliknięć wygenerowaną przez reklamy agresywne, przez te wszystkie layery, wszystkie wyskakujące okienka i to spowoduje, że będziesz miał pełno kliknięć, ale pełno niewartościowych kliknięć, bo będziesz miał bardzo duży współczynnik odrzuceń, ponieważ wiele z tych osób trafiło na Twoją stronę przez pomyłkę. Pamiętaj, że jeżeli na Twojej stronie nie można wykonać żadnej interakcji albo ewentualnie Twoja reklama i przekaz reklamowy nie namawia do tego, że masz krzesło, rabat 30% i kup, tylko na przykład chciałbyś przypomnieć albo chciałbyś poinformować ludzi, że jutro jest maraton taki i taki w takim takim mieście, to nie kupuj tej reklamy na siłę, na kliknięcie, ponieważ za takie kliknięcie zapłacisz kupę siana. Lepiej taką kampanię reklamową puścić rozliczaną na odsłony, żeby poinformować jak największą grupę docelową, czyli zdefiniuj tą grupę docelową, powiedz, że to mają być osoby takie i w takim wieku, takiej i takiego miasta, zainteresowane sportem i wtedy kup jak najwięcej ruchu, jak najwięcej unikalnych użytkowników, którzy mogą zobaczyć Twoją reklamę, bo wtedy na pewno osiągniesz znacznie większy rezultat niż to, jeżeli będziesz się skupił na tym, że chcesz kupić 1000 kliknięć za złotówkę. Mam nadzieję, że to rozwijało Twoje wątpliwości. Zapraszam Cię na kolejny odcinek, w którym zmierzymy się z mitem pod tytułem Facebook nie sprzedaje. Zapraszam do oglądania. Cześć!